Ja bym chciał tylko wiedzieć, że filmuje moją jednostkę po prostu. To nie jest pana jednostka, proszę pana. Czemu pan zdjęcia robi? O, oczekuje pan informacji. Jaki pan ma numer buta? Dzień dobry. Ja mam do pana pytanie. W jakim celu pan nazywa teren przyległy do zakładu planetyzmu? Z jakich powodów pan pracuje w zakładzie tutaj? Nie, z jakich powodów pracuję, no po prostu. No pytam się pana, proszę pana, pan mnie o coś pyta, chcę panu do mnie informacji. Da pan mi informację jakąś? Ja panu także informację. Aha, świetnie. Proszę pana, interesują mnie obiekty tego typu. Czyli więzienia różne, zakłady, urzędy. Chodzę, filmuję sobie te obiekty. Z powodu zainteresowań. Bardzo fajnie, że pan mi odpowiedział. Dlaczego pan pracuje? Ja robię hobbystycznie. Pan dla pieniędzy, ja hobbystycznie. Wspaniale. Dziękuję panu uprzejmie. Kim pan jest? A pan, kim pan jest? A jak pan się nazywa? Panie, odpowiedziałem. Tutaj jestem osobą, która filmuje z powodu zainteresowań hobbystycznych ten obiekt. Niech pan im tego nie robi. A dlaczego? Im, mówię, nie mi, bo mi to zabierz. Niech pan im tego nie robi. Im, nie mi. Mi to tam jest wszystko jedno, proszę pana, bo ja to wszystko robię zgodnie z prawem, w związku z czym. Ja bym chciał tylko wiedzieć, że to filmuje moją jednostkę po prostu. To nie jest pana jednostka, proszę pana. Jednostka, która pełni służbą i funkcjonariusza. O, to jest troszeczkę pana funkcjonariusza. No dobrze, nie będę się czepiał słówek, niech jest pana funkcjonariusz. Myśli pan, że pan uzyska takie dane od mnie? Nie, nie muszę uzyskiwać tych danych. No to w porządku. W porządku, proszę pana, ja nie mam pretensji. No, jeżeli panowie chcecie, to ja zaczekam. Nie jest to dla mnie żaden problem. SW163-2029 Będzie pan tak uprzejmy mnie poinformować, czy policja przyjedzie, czy nie, bo jeżeli nie przyjedzie, to nie ma sensu, żebym tu stał, nie? A też nie chcę, żeby mnie ganiali po mieście. Pan rozumie, żeby mnie wylegitymować, to trzeba mieć podejrzenie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Takie rzeczy. Rozumie pan to? Przyjadą czy nie? Czy mogę iść? Przyjadą. Przyjadą. W porządku.
Czołem, ziomeczki, co tam? Siema. No mamy tu typa, łazi, kręci się jak smród w gaciach i nagrywa nasz, no tutaj ten, to, tutaj to. Trzeba by go wylegitymować. Dobra, słuchaj, ta no obsługo tego ekskluzywnego przybytku dla zdolnych inaczej. My w sumie na upartego to moglibyśmy spróbować naciągnąć jakieś przepisy, coś pobajdurzyć, wiecie, alerty Alfa, Bravo, Charlie, Delta i Tango i Cash też. Tylko pytanie jest takie, co ty miałeś z religii? Co? Co? No co miałeś z religii, się pytam, bo jak ten typ jest tym, kim myślimy, że jest, to wszystkich tu nasze świadectwa za chwilę mogą latać po internetach i proboszcz się dowie, co z religii było, a jak się dowie, to wiecie, co będzie na kolędzie, nie? Klęczenie na grochu. Dodatkowo wkurwimy Halinę z kadr, która będzie musiała przygotować przebieg służby, co będzie kosztowało pracy jak za pół roku, czyli zapomnijcie o wszelkich wam potrzebnych zaświadczeniach na szybko. Heniek będzie musiał to podpisać. Dojdzie do niego, że nas przeniesiono 8 razy, jak tych chłopaków w czarnych kieckach, gdy broili, a jaki przykład dla dzieci kiepski, bo jeden z nas to miał świadectwa z paskiem na nich, a inny z paskiem na tyłku, a razem jeździmy w tym samym aucie. To sobie pomyślą, po co się uczyć, skoro do tego samego doszliśmy. I cała masa innych średnio przyjemnych rzeczy, a wszystko to, bo legitymować nam się zachciało. Gościa, który nagrywa spa dla zapominających płacić za towary. Ja nie chcę klęczeć na grochu. To co teraz, koledzy? Ratujcie. Zrobimy tak. Widzicie, że typ to waga ciężka. To nie jest Usain Bolt. Nie dobiegnie do was w 2 sekundy. My zamykamy drzwi, otwieramy chipsy, a wy szybkim krokiem spieprzacie za mury. Jak to ten, co myślimy, to zaraz pójdzie dalej, bo głupek papiernią się na pewno zainteresuje, albo jeszcze lepiej, urzędem celnym. Rano pół sądu steroryzował. Szok był tak wielki, że niektórych zamurowało. Ale ponoć na tyle jest uczciwy, że jak go nie zaczepimy, to i samochodu nie pokaże, nie trzeba będzie rejestracji zmieniać i tak dalej. Także teraz chybcikiem zapieprzajcie za mur i wygrywamy internety, a i klęczenie na grochu niektórym się upiecze. Jak się umówili, tak zrobili, to oczywiście żartobliwy przykład hipotetycznej rozmowy między SW a policją, ale nie wszystko z treści tych heheszków w kontekście pewnych ściemniaczy z innego materiału jest żartem, ale o tym w jednym z przyszłych odcinków. Fakt jest taki, że policjanci z nieoznakowanego radiowozu postanowili, że nie spełnią zachcianki pana podpułkownika i nie przeprowadzą legitymowania. Pozdrowienia dla panów policjantów, także dla panów z SW, a szczególnie dla bardzo uprzejmego pana porucznika, który najpewniej w lot pojął, że to nie żadne zagrożenie, a co najwyżej według niektórych jedynie przygłup z kamerą. Dzień dobry. O, oczekuje pan informacji. Jaki pan ma numer buta? Poda pan mi tą informację, ja panu wszystko... Świetnie, witam pana serdecznie panów. Proszę pana, no więc sytuacja jest taka, że dowiedziałem się, że tutaj na tym obiekcie jest ciekawe takie malowanie. I rzeczywiście tam poszedłem. Rewelacyjne malowanie. Myślałem, że jest... że tak powiem, jest ktoś sobie no przebarwił trochę, ale rzeczywiście ładnie to wygląda, w związku z czym przyjechałem zobaczyć sobie, dokładnie nie wiedziałem, gdzie jest to malowanie, dlatego sobie tu przeszedłem i zobaczyłem to malowanie, bardzo mi się podoba, nagrałem, pokażę w internecie i to jest właściwie wszystko, właśnie o to chodziło. A panu dziękuję, bo wie pan, czasami ja tak trochę żartobliwie, bo ktoś ode mnie oczekuje informacji, nie? No to ja mówię, jakąkolwiek informację od ochrony wezmę, bo ja czasami filmuję sobie takie obiekty różne
I no niektórzy mają problem z podaniem, tak, no to chociaż dla śmiechu. A pan podał od razu, więc wytłumaczyłem panu od razu, o co chodziło. Nie mam żadnych złych zamiarów, pan się fajnie zachował. Od razu pan udzielił informacji. Jakbym gdzieś publikował, to oczywiście i ta informacja o numerze buta i pana tam wizerunek będzie zakryty. Jeszcze. Mógłbym pana dane personalne? Nie, proszę pana, danych personalnych panu nie podam, ale powiem pan, gdzie będzie mógł pan to obejrzeć za jakiś czas. Taki jest kanał na YouTubie. Prosta nazwa, Audyt Obywatelski się nazywa. Tak, na YouTubie, jak pan sobie wbije, zresztą w ogóle w Google, jak pan wbije Audyt Obywatelski, to właśnie wyskoczy wszystko związane z moim kanałem, także... No nie chcę mi się bawić z policją, bym musiał pana tutaj zatrzymać i poprosić... Znaczy wie pan co? O, było ładnie. To jest obiekt o podwyższonej strategiczności względem miasta i nie wolno go fotografować. Powinien pan przyjść i mieć zgodę od prezesa spółki. Także żarty żartami, ale następnym razem poproszę pana najpierw, żeby przyszedł pan do nas i pan zapytał się, czy można, tak? Co? Zaczyna tam, pan było miło. Nie, ale... normalnie mówię, jak to... sytuacja wygląda. Dobrze. Jak sytuacja wygląda. Dobrze, proszę nie chcę pana. Być upierdliwym, nie chcę sobie, bo mam długą noc przed sobą i nie chcę sobie robić problemów i zamieszania, bo bym musiał pisać notatki służbowe i potem różne sprawy, to także tego. Uważam, że na portalu pana znajdę. Dobrze. Proszę to pana, by było wszystko z mojej strony. Ja panu coś powiem teraz, bo musi pan uważać, co pan ogólnie mówi, nie? Pan wspomniał o jakichś tam zakazach, że muszę mieć pozwolenie. Otóż proszę pana, to jest nieprawda. Pan jako osoba, która ochrania ten obiekt, powinna wiedzieć, że z zewnątrz, jak ja idę spoza terenu zakładu, to mogę filmować sobie co chcę bez niczyjej zgody. Tak to wygląda ogólnie. Takie jest prawo w Polsce, że jak pan idzie sobie ulicą, to może pan filmować, oczywiście za wyjątkiem terenów objętych stanem wyjątkowym, czyli tych na granicy Białorusi. Ale tutaj jest tak, że obojętnie co prezes, ten czy ten prezes najgłówniejszy sobie zarządzi, nie ma to żadnego znaczenia. Nie będę z panem dyskutował, bo nie mam czasu. Rozumiem, proszę pana, natomiast mówię panu, że to, że pan powiedział, że nie wolno filmować bez zgody, jest nieprawdą. Razem tego. No, czy wie pan, ja mogę zaczekać tutaj dłużej, bo ja wyjaśniam takie sprawy do końca. Ja się nie boję żadnej policji ani niczego, wie pan? Dnia. Wzajemnie.